Pewnie wielu z Was poczuje się staro, gdy to usłyszy. Od premiery ostatniego filmu o Harrym Potterze minęło 9 lat. A te dzieci, które grały główne role w filmach, mają już ponad 30 lat. Tak więc postanowiłem, że wrócę do nich i sprawdzę, jak minęło im to 9 lat. Matthew Lewis, czyli aktor grający Neville'a Longbottona, jednego z najciekawszych bohaterów, który przeszedł niesamowitą transformację z nieudanej postaci do bohatera. Matthew kontynuował swoją karierę aktora i po serii Harry Potter wystąpił w takich filmach jak Terminal czy Zanim się pojawiłeś. Grał tam jednak postacie drugoplanowe. Kto wie, może nowa komedia z nim w roli głównej, Baby Don, będzie przełomem w karierze aktora. Jamie Wallet, grający Vincenta Crabbe'a, zagrał tylko w 6 częściach, ponieważ został wyrzucony z planu. To wszystko z powodu zatrzymania za posiadanie i hodowanie marihuany. Po tym wydarzeniu jak dotąd nie zagrał w żadnym filmie. Niestety jego przygody kryminalne tu się nie kończą, ponieważ w marcu 2012 roku został skazany na 2 lata więzienia za udział w zamieszkach w Londynie w październiku 2011 roku. Monitoring nagrał go z koktajlem Mołotowa w ręku. Josh Hartnett, który zagrał George'a Goyla, również przeszedł sporą transformację. Postanowił zająć się zawodowo MMA. Co ciekawe, swoją pierwszą walkę stoczył z Polakiem, Januszem Walachowskim, którą wygrał. Nie porzucił jednak aktorstwa, czasem grywa w mniejszych produkcjach. Alfred Enoch, czyli Dean Thomas, chyba znudził się filmami, ponieważ przerzucił się całkowicie na granie w serialach. Jak dotąd wyszło mu to na dobre, bo zagrał w takich produkcjach jak Sposób na morderstwo czy Trust Me. Emma Watson, czyli aktorka grająca Hermione Granger, zrobiła chyba największą karierę ze wszystkich dziś omawianych osób. A cała historia mogła się potoczyć zupełnie inaczej, gdyż po czwartej części Emma chciała porzucić aktorstwo i zająć się nauką. Producentom udało się jednak namówić aktorkę, aby dalej grała Hermione. Po zakończeniu Harry'ego Pottera grała w takich hitach jak Noe, Piękna i Bestia czy Małe Kobietki. Daniel Radcliffe, grający Harry'ego Pottera, po zakończeniu serii postanowił poeksperymentować i grał takie postaci jak Martwe Zwłoki, Diabła czy Totalnego Wariata. Niedawno świetny odcinek o jego losach nagrał na Gałęzi, także poszczegóły zapraszam tam. Tom Felton, grający Draka Malfoya, aż 3 razy ubiegał się o rolę. Najpierw Harry'ego Pottera, potem Rona i na końcu już z sukcesem Drakona. Dziś Tom nie gra już w tak dużych produkcjach. Jego ostatnim filmem jak na razie jest dramatokomedia Breaking for the Walls, gdzie zagrał główną rolę. Rupert Grint, czyli Ronald Wesley, po zakończeniu serii kontynuował karierę aktorską, grając w mniejszych produkcjach takich jak Śnieg Wojny czy Servant. Czego możecie nie wiedzieć, to to, że wystąpił również w teledysku Ed Sheerana Lego House. Na koniec zostawiłem sobie Evan Lynch, czyli aktorkę grającą Lunę. Dziś znana jest z tego, że bardzo mocno angażuje się w akcje charytatywne i społeczne. Od 2015 roku jest weganką, jest aktywistką działającą w obronie praw zwierząt, angażuje się także w akcje niosące pomoc potrzebującym dzieciom. A może wy znacie jeszcze jakieś ciekawe losy aktorów, którzy grali w Harrym Potterze? Napiszcie mi w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.